Witamy Państwa na konferencji prasowej Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Proszę Państwa, w związku z dochodzącymi do nas nieprawidłowościami w gdańskich nieruchomościach, te nieprawidłowości dochodziły do nas od mieszkańców i od pracowników gdańskich nieruchomości. Od kilku miesięcy przyglądaliśmy się z bliska, co tam się dzieje. I wyniki naszych pierwszych, można powiedzieć, kontroli przedstawimy Państwu na konferencji prasowej. Proszę Pana Przewodniczącego Kaspra Pożyńskiego o zabranie głosu. Szanowni Państwo, ja również dziękuję Państwu za tak liczne przybycie. Jak wiemy, gdańskie nieruchomości to jest temat bardzo delikatny, wrażliwy też z punktu widzenia tych 2000 rodzin w Gdańsku, które cały czas czekają w kolejce po mieszkania komunalne, ale to też jest kwestia pieniędzy. To są dziesiątki milionów złotych każdego roku przeznaczone na tę część gdańskiej polityki. Jak powiedziała Rada Strzelczyk, od jakiegoś już czasu sprawdzamy, weryfikujemy informacje, które do nas docierają od mieszkańców, ale w ostatnim czasie również pracownicy gdańskich nieruchomości zaczęli się do nas zgłaszać, wskazując na pewne niepokojące zjawiska. W związku z tym, że ostatnio przekazali nam dokument wewnętrzny, który został już Państwu też przekazany w formie pisemnej. My dokonaliśmy analizy tego dokumentu i faktycznie te tezy, które z niego wynikają, są dość, wydaje się, poważne i wymagają tego, aby podzielić się nimi z opinią publiczną, a też wymagają, myślę, komentarza ze stron władz Gdańska. Dlatego też po tej konferencji udamy się do Biura Rady Miasta Gdańska, gdzie złożymy również w tej sprawie interpelację. Treść interpelacji zostanie Państwu mailowo również przesłana. A co do treści tego dokumentu, Szanowni Państwo, wynika z niego, że w Gdańsku możemy mieć do czynienia, przynajmniej w jakimś zakresie, z niestety, ale ustawianiem przetargów przy remontach tych, które nie wymagają przeprowadzenia procedury z ustawy zamówień publicznych, czyli do wielkości wartości 30 tysięcy euro. Z tych dokumentów, które Państwu przekazałem, wynika, że przynajmniej w szeregu umów dochodziło do bardzo poważnych nieprawidłowości. Wynika z tego dokumentu wewnętrznego, że dochodziło do zapłaty większych pieniędzy za przynajmniej niektóre umowy, niż wynikałoby to z wartości uwzględnionej w zawartych z wykonawcami umowami. Z tych dokumentów wynika, że gdańskie nieruchomości nie dysponują dokumentami przetargowymi, dokumentami, które są wymagane przez jedno z zarządzeń dyrektora gdańskich nieruchomości, które określa, w jaki sposób właśnie te małe przetargi do 30 tysięcy euro powinny przebiegać. A więc w tych dokumentach nie znajdziemy tego, że pracownicy, realizując te umowy, zamawiając te umowy, dysponują potwierdzeniem tego, że chociażby dokonali odpowiedniego rozeznania rynku, że złożyli prośby o składanie ofert. Co więcej, Szanowni Państwo, nawet w jednym przypadku mamy do czynienia z tym, że ołówkiem została dopisana tam, gdzie w tym jednym przypadku, gdzie jest mowa o tym, że takie wezwanie do składania ofert zostało wystosowane. Mamy do czynienia z dwoma firmami, które takie oferty złożyły. Różnią się o 5 tysięcy, różni się wartość ta licytacyjna tych firm, które przedstawiły za wykonanie tych remontów, ale przy tej firmie, która złożyła ofertę na kwotę wyższą, jest dopisane ołówkiem, że ona złożyła o godzinie 8 tą ofertę, a firma, która złożyła o 5 tysięcy mniejszą wartość wykonania tych prac, czyli po prostu chciała mniej pieniędzy za te same prace, jest dopisane ołówkiem, że ona złożyła o 12 tę ofertę. Oczywiście no jest to niemożliwe do weryfikacji, ale to jest jedyna umowa, co wynika z tych dokumentów, gdzie w ogóle przedstawiono jakieś dokumenty związane z tym, że dokonano rozeznania ofertowego, a w pozostałych przypadkach po prostu nie są realizowane przepisy prawa, które ustalił dyrektor zarządu gdańskich nieruchomości. Szanowni Państwo, z tych dokumentów wynika również, że remonty wykonywane są, no jakkolwiek by to nie zabrzmiało, na gębę, a chodzi o dziesiątki tysięcy złotych w poszczególnych przypadkach, czyli możemy mieć do czynienia ze skalą setek tysięcy, a nawet milionów złotych. Umowy, jak się okazuje, są zawierane
dopiero po wykonaniu remontów, a tak naprawdę dopiero po rozpoczęciu jakichś prac audytowych przez wewnętrznych pracowników jednostki audytowej właśnie Gdańskich Nieruchomości. Okazuje się, że w Gdańsku remonty wykonuje się niestety na gębę, więc ciężko tutaj też mówić o tym, że można potem wymagać jakichś dokumentów przetargowych, skoro nawet umów się, drodzy Państwo, nie podpisuje. No to są bardzo niepokojące zjawiska, dlatego liczymy tutaj na szybki komentarz ze strony władz Gdańska, władz Gdańskich Nieruchomości. Czy wiedzą, jak ten proceder wygląda, od jak długiego czasu się toczy? Czy zostały wyciągnięte konsekwencje? Czy zostały jakieś naprawcze działania podjęte, żeby to się w przyszłości nie powtarzało? No tu chodzi o nasze pieniądze publiczne, tu chodzi o uczciwość wobec nas, gdańszczan, więc jest to temat, wydaje się, bardzo istotny, szczególnie biorąc pod uwagę, że już pojawiają się tak zwani z angielskiego whistleblowers w gdańskich nieruchomościach. Takich sygnałów dostajemy więcej, będziemy je dalej weryfikować i Państwu na bieżąco przedstawiać wyniki naszych prac. A teraz bardzo poproszę Andrzeja Skibę, radnego, również o odniesienie się do tego tematu i też działań, które on w zakresie Gdańskich Nieruchomości w ostatnich tygodniach, miesiącach podejmuje. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni Państwo, rzeczywiście tematyka poruszana jest tematyką bardzo ważną, przede wszystkim z racji liczb. Blisko 20 tysięcy lokali komunalnych w Gdańsku jest pod władaniem, pod administracją Gdańskich Nieruchomości. To również dziesiątki tysięcy gdańszczan, którzy żyją w tych lokalach. 2000 gdańskich rodzin oczekuje na możliwość skorzystania z lokalu komunalnego albo lokalu socjalnego. Jednocześnie, wedle oficjalnych danych, mamy w Gdańsku około 1000 pustostanów. Czyli mówiąc najprościej, przynajmniej, a wedle naszych informacji znacznie więcej, przynajmniej 1000 lokali można by wyremontować i przeznaczyć na potrzeby mieszkańców Gdańska. My dostajemy jako radni Prawa i Sprawiedliwości, całą masę sygnałów z różnych dzielnic, czy to z Brzeźna, z Nowego Portu, z Oruni, z Chełmu, z szeregu części Gdańska, gdzie mieszkańcy wskazują na pewne problemy. Jakie są to najczęściej problemy? Problemy polegają między innymi na tym, że jest utrudniona nawet komunikacja z gdańskimi nieruchomościami, z biurami obsługi mieszkańców. Pojawiają się słowa, również dowody, że w gdańskich nieruchomościach może dochodzić do po prostu ginięcia, że tak powiem, dokumentów. Druga sprawa, o której część z Państwa już zapewne słyszała, część z Państwa, za co serdecznie dziękujemy, wątek podjęła, to kwestia też remontów, które niejednokrotnie są wykonywane w przynajmniej kontrowersyjny sposób. Przykładem takiego kontrowersyjnego remontu, który miał duże rozbieżności między tym, co faktycznie zrobiono, a tym, co było w dokumentacji, jest sprawa mieszkania w Nowym Porcie przy ulicy Strajku Dokerów 17/2. Przypomnę krótko, blisko 70 tysięcy złotych wydane w sposób kontrowersyjny, w sposób, jak się okazało, też, co przyznały Gdańskie Nieruchomości, niezgodny z przeznaczeniem. Ale w tym wszystkim, proszę Państwa, istotne jest to, że jednym jest zauważyć pewne nieprawidłowości, a drugim też zdobyć, że tak powiem, możliwość kontynuowania tych prac, czyli że też występowania o dalsze dokumenty. I tutaj, podobnie jak w dokumencie wskazanym, czujemy się w obowiązku wskazać na jedno, w naszym odczuciu, niepokojące i niesłużące standardom państwa prawa, niesłużące praworządności zagadnienie. Mianowicie radni w nowej kadencji uzyskali, co jest bardzo dobrą rzeczą, szersze możliwości kontrolne. Chodzi o artykuł 24 ustęp 2 ustawy o samorządzie gminnym. Dzięki nowelizacji tego prawa można powiedzieć, że radni dostali możliwości z zakresu nagłych kontroli zbliżone do tych kompetencji, które posiadają parlamentarzyści w Polsce. Przez miesiąc przeszło korzystaliśmy wraz z innymi radnymi, również przy gdańskich nieruchomościach, ale nie tylko, z tego trybu i dokonywaliśmy tak zwanych nagłych kontroli. Dzięki tym nagłym kontrolom udało nam się uzyskać wiele interesujących dokumentów, podkreślam raz jeszcze, uzyskać w sposób zgodny z prawem. Jednakże ta nasza działalność stoi na chwilę obecną pod takim smutnym znakiem zapytania. Mówię smutnym, ponieważ przyświeca nam troska o miejską własność oraz o miejskie, a zatem gdańskie, a zatem podatników, również państwa, nasze pieniądze. Wydano
ja nie zawaham się tak powiedzieć, kontrowersyjne, moim zdaniem wręcz absurdalne zarządzenie w gdańskich nieruchomościach, które z dniem 17 stycznia ograniczyło nam, przynajmniej czasowo, możliwości dokonywania zgodnych z prawem kontroli. Mówiąc najprościej, o ile wcześniej mogliśmy żądać dokumentów zgodnie z prawem, zgodnie z ustawą, w zasadzie tego samego dnia, to teraz gdańskie nieruchomości w sposób kontrowersyjny, w moim odczuciu w sposób być może niezgodny z polskim prawem, z ustawą, pewną hierarchię aktów prawnych w Polsce mamy, ogranicza możliwości kontrolne, ponieważ wskazuje się, że musimy tego wszystkiego dokonywać na piśmie. Strona urzędowa wyznaczyła sobie termin do 14 dni, a niekiedy, uwaga, nawet do 2 miesięcy na udzielenie odpowiedzi. Pojawia się w związku z tym pytanie, o co tak naprawdę w tej sytuacji chodzi? Czy kontrole, które prowadziliśmy, podkreślam raz jeszcze, w trosce o miejską własność, w trosce o miejskie pieniądze, czy te kontrole, zdaniem gdańskich nieruchomości, miały być zastopowane? I kończąc swoją wypowiedź, chciałem tylko nadmienić, że coraz więcej mieszkańców Gdańska, ale co warto też odnotować, właśnie pracowników gdańskich nieruchomości, i obecnych, i byłych, którzy też są zatroskani o to, co się dzieje, którzy patrzą na miejską własność, na miejskie pieniądze, coraz częściej określa to, co się dzieje w gdańskich nieruchomościach, takim mitologicznym porównaniem, mianowicie stajnią Augiasza. Zdaniem wielu mieszkańców Gdańska, gdańskie nieruchomości to niestety stajnia Augiasza. My będziemy do tematu prawdopodobnie wracali niejednokrotnie. Przekazuję głos. Tak, niestety, ale ja też, zresztą Państwo również moglibyście się tak empatycznie wczuć w ciężkie zadania, jakie stoją przed pracownikami gdańskich nieruchomości, którzy wiem, że niejednokrotnie wskazują swoim przełożonym na nieprawidłowości, które sami dostrzegają. Z tymi niestety zgłoszeniami nic później się nie dzieje, a później to ci pracownicy obawiają się, że mogą odpowiadać za nie swoje winy, więc są w bardzo trudnej sytuacji. Te sprawy trzeba zacząć, Szanowni Państwo, wyjaśniać. A jeżeli chodzi o współpracę radnych opozycji w tym przypadku z władzami miasta Gdańska, nie tylko gdańskich nieruchomości, no to, Szanowni Państwo, spotkaliśmy się tutaj 3 tygodnie ponad temu, 6 lutego, gdzie została złożona przez nas interpelacja w sprawie mieszkań komunalnych, które są oddawane w dyspozycję dyrekcji Europejskiego Centrum Solidarności. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi na tę interpelację, mimo że w teorii władze Gdańska powinny udzielić takiej odpowiedzi w ciągu 14 dni. No to niestety bardzo utrudnia nam naszą pracę. To jest jedno z naszych podstawowych, nielicznych narzędzi, z których możemy korzystać, a nawet ono nie jest przestrzegane w świetle litery prawa przez władze Gdańska. Dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, to z przyjemnością na nie odpowiem. Państwo mówią o ustawieniu ewentualnych przetargów, to będzie się zawiadamiać prokuraturę również w tej sprawie jakoś? Bo to rozumiem, że może być to nawet przestępstwo. Nie, na razie nie będziemy zawiadamiać w tej sprawie prokuratury. Tak jak zapowiedziałem, złożymy w dniu dzisiejszym, zaraz po tej konferencji, interpelację w tej sprawie do władz Gdańska. Mamy nadzieję, że spostrzeżenia pracowników gdańskich nieruchomości, którzy przekazali nam ten dokument, dokument, który, jak powiedzieli, trafił też na biurka dyrekcji gdańskich nieruchomości, i to jest co prawda wewnętrzny dokument, ale to jest dokument oficjalny, tylko pewnie gdzieś głęboko zakopany w tej instytucji, i od odpowiedzi udzielonej przez władze Gdańska pewnie uzależniać będziemy dalszy tok postępowania w tej sprawie. Zakładam, że jeżeli pojawi się faktycznie uzasadnione podejrzenia, że mogło dojść do przestępstwa, to nawet niekoniecznie my radni, ale być może władze Gdańska na poziomie prezydenta, które być może nie zdają sobie sprawy, co się dzieje w tej instytucji, same powinny w tej sprawie takie zawiadomienie złożyć. Ile było takich kontroli nagłych w gdańskich nieruchomościach z Państwa strony? Trudno mi powiedzieć o wszystkich radnych, bo każdy z nas działa też niezależnie w tym zakresie, ale ja ze swojej strony przynajmniej 3 razy odwiedzałem gdańskie nieruchomości w takim trybie, ale w momencie, w którym faktycznie radny zderza się ze ścianą, to też traci większy sens.
Warto się odnieść, że część efektów tych kontroli w postaci chociażby notatek służbowych, których obowiązek sporządzenia spoczywa na pracownikach, jest umieszczanych w naszych mediach społecznościowych. Takich kontroli jest naprawdę sporo. Myślę, że nie ma tygodnia bez próby przynajmniej podjęcia takiego działania przez takiego czy innego radnego gdańskiego Prawa i Sprawiedliwości. Czyli chcieliście sprawdzić różne jakieś zamówienia i w większości nie dostaliście w ogóle dokumentów takich i tam ten jeden przypadek, który udało wam się dostać dokumenty, pokazał, że było coś majstrowane, jak rozumiem przy tym. Znaczy, jeżeli chodzi o kontrolę, one obejmowały różne sprawy. Jednym jest kwestia właśnie remontów lokali, innym jest kwestia również, jak się okazuje, nieodpowiadania lub nieodpowiadania w terminie na pisma kierowane przez mieszkańców. Trzecią kwestią jest kwestia na przykład dbałości o sam majątek należący do gminy miasta Gdańska. Tutaj mogę dać dwa bardzo proste przykłady opisywane w naszych mediach społecznościowych. Ulica, nieruchomość przy ulicy Pułaskiego 10 w Gdańskim Brzeźnie, swoją drogą bardzo atrakcyjna działka, ponieważ dosłownie kilkadziesiąt metrów od plaży, obok stoi hotel. Państwo jako dziennikarzom, myślę, że można ten wątek też polecić celem zweryfikowania informacji, jakie się pojawiają. A zatem sprawa tych kontroli ma szerszy charakter niż tylko możliwe, podkreślam, możliwe jest to kwestią postępowania, czy będzie kwestią postępowania nieprawidłowości przy tak zwanych przetargach. Ile jest takich lokali, których dotyczą te nieprawidłowości? No my z tego dokumentu wiemy, że przynajmniej może nie tyle lokali, co wiemy o co najmniej pięciu zleceniach, pięciu umowach, w których są takie poważne wątpliwości co do tego, czy zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w prawidłowy sposób, bo dokumentów brakuje. I jednocześnie są te wątpliwości dotyczące tego, kiedy te umowy są zawierane, ale jedno łączy się z drugim, bo jak z tych dokumentów wynika, umowy są zawierane, czy też zostały zawarte dopiero po tym, jak wewnętrzni audytorzy z gdańskich nieruchomości zaczęli te konkretne sprawy remontów badać i dopiero w tym momencie dochodziło do zawierania tych umów. No a faktury były opłacone wcześniej, więc można powiedzieć, że faktury są płacone, a umów nie ma podpisanych. No, przyznają Państwo, że z transparentnością nie ma to zbyt wiele wspólnego. Wyobraźmy sobie, każdy z nas remontuje mieszkanie i remontuje mieszkanie przekazując kwoty na różne prace, płacąc faktury, a nie mając na piśmie listy rzeczy, które w tym mieszkaniu mają być wyremontowane. No, przyznają Państwo, że jest to jakaś dość trudna, dziwna sytuacja. Czyli jedna rzecz to jest ten dokument wewnętrzny, który trafił do Państwa rąk, a druga rzecz to są zgłoszenia lokatorów, najemców, którzy przedstawiają własne przypadki, tak, gdzie dochodziło do nieprawidłowości. Ile jest takich mieszkań, gdzie zgłosili się mieszkańcy Gdańska, najemcy? No nie jestem w stanie wskazać konkretnej liczby tak naprawdę zarówno w toku kampanii wyborczej, jak i teraz na dyżurach radnych. To powiem Państwu, że jakaś 1/3 wszystkich osób, które przychodzą na dyżur, przynajmniej w moim przypadku, to są mieszkańcy Gdańska, którzy mają jakieś problemy, czy wskazują na jakieś nieprawidłowości właśnie w związku z ich lokalami komunalnymi. Ja uważając, że no też zwyczajnie nie mam takich możliwości, aby codziennie odwiedzać gdańskie nieruchomości, ja już zdecydowałem, że w wielu tych przypadkach po prostu w pierwszym momencie składam interpelacje w tych sprawach, a dopiero później albo równolegle, no w zależności od przypadku, podejmuję inne działania. Ale to są sprawy, które no, należy rozpatrywać w tym przypadku moim zdaniem nieco inaczej. No, jednak sygnały, które płyną od pracowników gdańskich nieruchomości, jak na przykład przekazanie tego dokumentu, to jest sprawa, myślę, o takim kalibrze już nieco grubszym, bo to są informacje sprawdzone przez nich samych. A mieszkańcy często jednak operują na pewnych domysłach. Nie zawsze później jesteśmy w stanie te domysły zweryfikować albo potwierdzić. A w tym przypadku no, liczymy na to, że gdańskie władze w sposób bardzo jednoznaczny określą swoje stanowisko w tej sprawie.
Tutaj warto nadmienić jeszcze, że wielka jest rola również państwa jako mediów, ponieważ w sytuacji, w której my nie zawsze uzyskujemy, co przyjmujemy z ubolewaniem informacje, o które wnioskujemy, wielka jest rola mediów, żeby o tematyce gdańskich nieruchomości mówić, żeby o tej tematyce pisać, o tej tematyce coś więcej jeszcze publikować, ponieważ efektem tych państwa, za co raz jeszcze serdecznie dziękujemy publikacji, są też te sygnały zwrotne, czy to od mieszkańców, czy też byłych, czy też obecnych pracowników. Mówiąc najprościej, jeżeli ludzie słyszą, że temat jest poruszany, to też mogą do tego, że tak powiem, chóru dołączyć, a potrzebujemy po prostu tego wszystkiego, ponieważ przyświeca nam troska o przestrzeganie prawa, o dbałość o własność gminy miasta Gdańska i o nasze podatników, gdańskich podatników pieniądze. Ja bym chciała, żebyście Państwo tak w kontakt powiedzieli, w tej umowie, którą otrzymaliście. Jakie są zarzuty? W dokumencie wewnętrznym. Czy w dokumencie wewnętrznym, który otrzymaliśmy od pracowników gdańskich nieruchomości, którzy jednak pragną pozostać anonimowi, są wskazane nieprawidłowości konkretnie w takiej postaci, że przy niektórych umowach dochodzi do płacenia faktur w wyższych kwotach niż to wynikałoby z zawartych umów i tych kwot, które są w tych umowach przewidziane. Druga sprawa to jest kwestia dokumentów przetargowych, to znaczy obecnie obowiązuje zarządzenie z 2016 roku dyrektora gdańskich nieruchomości, które w ścisły sposób określa, w jaki sposób powinno się wyłaniać wykonawców remontów do kwoty 30 tysięcy euro i niestety z tego dokumentu wynika, że przynajmniej w szeregu umów, nie wiemy jak to jest szerokie zjawisko, jak duża ilość umów była poddawana kontroli wewnętrznej przez gdańskie nieruchomości, wynika, że gdańskie nieruchomości nie mają dokumentów potwierdzających, że ta procedura była w sposób prawidłowy przeprowadzona, to znaczy nie są w stanie potwierdzić, że w ogóle doszło do jakiegoś rozeznania rynku i do zaproszenia wykonawców do składania ofert, co niestety wskazywać może na to, że mamy przynajmniej na jakimś poziomie w gdańskich nieruchomościach do ustawiania przetargów. Kolejna sprawa to jest kwestia MOMY, ale to też jest sprawa, która łączy się z tym, co przed chwilą powiedziałem, to jest sprawa momentu zawierania umów. Z tych dokumentów wynika, że umowy niejednokrotnie zawierane są dopiero po wykonaniu prac, po zapłacie faktur, tak naprawdę pod wpływem doraźnej kontroli komórki wewnętrznej gdańskich nieruchomości. W związku z którą po prostu po kontroli podpisuje się umowę, czyli robi się po prostu remonty w Gdańsku na gębę, bez wyszczególnienia, jaki jest zakres prac, a faktury się płaci. Przy tych wątku faktur jeszcze, jak pan przewodniczący wskazał, mają państwo w materiałach bardzo istotny, bardzo konkretny przykład. Mamy do czynienia z jedną umową na 40, blisko 3000 zł, natomiast faktury, które zostały opłacone, są na kwotę powyżej 60 tysięcy zł. Mówiąc najprościej, z tych dokumentów wynika, że różnica wynosi około 17 tysięcy zł, co w liczbach bezwzględnych daje wynik około 40% wyższy niż wynik wynikałoby to z umowy. W związku z tym należy postawić pytanie, z czego wynikają takie różnice, jeżeli chodzi o kwoty, które widnieją w dokumentacji. Ogólnie dokument mówi o tym również, że jest olbrzymi bałagan w gdańskich nieruchomościach. Nie ma odpowiedzialności, nie wiadomo kto za co odpowiada. Nikt nie trzyma pieczy nad dokumentacją przetargową, nad dokumentacją związaną z realizacją umów. No, jak jest bałagan, to wiadomo, że w mętnej wodzie ryby łatwiej łowić, tylko wolałbym, żeby nie z naszego gdańskiego stawu te ryby łowić, żeby te ryby służyły faktycznie mieszkańcom Gdańska, a nie poszczególnym szczupakom, którzy mają w tym interesy.